Powróciłem sobie ostatnio do Deckru 2 i jestem ekstremalnie zaskoczony. Ostatnia aktualizacja gry mocno skłoniła mnie do powrotu. Są nowości w prowadzeniu samochodów oraz w grafice. Ostatni raz grałem około rok temu i było to wręcz maniakalne nabijanie punktów, kasy, zdobywania samochodów. No ale teraz po pojawieniu się Forza Horizon 5 bomby atomowej, graficznej bomby atomowej wśród ścigałek, powrót do The Crew był taki trochę trudniejszy. Ale szybko zrozumiałem, że The Crew 2 ma coś, czego nie ma żadna inna ścigałka na rynku. Ale o tym powiem za chwilę. Przy okazji sprawdziłem na PlayStation 5, jak wygląda graficznie The Crew 2 i powiem ci, no, nie ma właściwie co pokazywać. Gra wygląda przeciętnie, to ulepszenie jest niezauważalne, zwłaszcza dla fana Forza Horizon 5, który notorycznie gra w dużo lepszą jakościowo grę. Moja ocena tej grafiki na PlayStation 5 to kiepsko plus, no, z dodatkiem 60 FPS-ów. I postanowiłem wrócić szybko do wersji PC-towej. I po kilku problemach z uruchomieniem świeżo zainstalowanej gry oraz późniejszych kłopotach z ustawieniem i w ogóle podłączeniem pada do The Crew 2, mogłem przejść już do ogrywania nowości. Najbardziej byłem ciekaw, jak zmieniło się sterowanie samochodów w grze. Ponoć teraz są bardziej przyczepne, lepiej się nimi steruje. Możliwe, ale nie jest to w moim odczuciu tak drastyczna zmiana jak sposób driftowania, który moim zdaniem został znacznie ulepszony w tym nowym modelu prowadzenia. Teraz latanie bokiem jest mega przyjemne i stało się intuicyjne. Można bez problemu dohamować hamulcem, jeśli jedziesz za szybko. A kontrola auta nie przypomina już pchania kostki lodu po rozgrzanej blasze. Dla stałych bywalców Forza Horizon 5, no, może to brzmieć trochę dziwnie. Ale wcześniej w The Crew 2 driftowało się zwyczajnie tragicznie i nie jest to tylko moja opinia. Ogromny plus za zmiany tego sposobu driftowania, moim zdaniem to tak, jakbyśmy dostali zupełnie nowy tryb rozgrywki. Serio. A skoro o trybach mowa, to w momencie, kiedy teraz sobie rozmawiamy, nie zbadałem jeszcze wszystkich nowości. Ale zdaje się, że w czasie mojej nieobecności w grze pojawiło się masa nowych wyzwań i aktywności, które możemy zrobić. Stary, teraz możesz dosłownie ganiać za jakimś UFO albo jeździć, wiesz, po mapie z Minecrafta. Bez wątpienia taką unikalną cechą The Crew 2 jest to, że ona cały czas się rozwija, że cały czas pojawiają się jakieś nowości już od wielu lat. Z tego co wiem, to ta gra miała swoją premierę w 2018 roku. Jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. Regularne aktualizacje, nowe samochody, których zwyczajnie nie ma w innych grach wyścigowych. Na przykład Koenigsegg Gemera czy luksusowy Bentley Roadster. Zawsze nazywałem The Crew 2 takim Fortnite'em wśród ścigałek, wiesz. Kolorowa, ultra zręcznościowa, prosta, ale gdy zagłębić się w detale, to okazuje się, że staje się trochę bardziej skomplikowana. Możesz modyfikować auta w taki sposób, jak w żadnej innej grze. I oczywiście nie ma to nic wspólnego z realizmem, ale to jest właśnie takie przerysowanie gry wyścigowej. To jest taka unikalna cecha The Crew 2. Ostatnio widziałem nawet dodatek, który sprawia, że nad twoim dachem, nad dachem twojego samochodu zawsze unosi się orzeł, czy jakiś wielki ptak. Albo możesz dać jakieś szalone rozbłyski podczas jazdy z dużą prędkością. Ziom, możesz sprawić, że z rur wydechowych zamiast ognia przy dodawaniu nitro będzie leciało konfetti. A z opon zamiast dymu podczas driftowania, na przykład lawa. I podczas zwyczajnej jazdy też możesz zrobić, że z opon będzie leciała lawa, czy tam pojawiała się lawa pod oponami. Totalny szał, nie? Ale możesz też sprawić, że ta gra będzie taka zupełnie normalna. Nie musisz oczywiście korzystać z tych takich dodatków kosmetycznych. One nie mają wpływu na to, w jaki sposób się zachowuje samochód na drodze. Nie dodają żadnych tam dopalaczy, dodatkowych rzeczy. One są tylko kosmetyczne i to bardzo mi się podoba, bo to jest coś, co też wyróżnia tę grę od innych. Czy możesz się tam wyszaleć pod tym względem. Ale co jest najważniejsze, że mój powrót do The Crew 2 jest taki przyjemny, to fakt, że ta gra jest gigantycznie grywalna.
ma swój unikalny charakter, który po prostu wciąga na długie godziny. Nigdy nie wiesz, co cię zdarzy, zawsze masz coś do zrobienia, zawsze jest jakaś aktualizacja na horyzoncie, która się pojawi za jakiś czas. Nawet, wiecie co, po chwili grania nie zauważysz już tych niedociągnięć w grafice, słabej grafiki wręcz można powiedzieć, czy jakichś tam innych błędów, które mogą razić na początku. Zawsze możesz spróbować czegoś nowego, nie wiem. Jeździsz za długo samochodem, chcesz spróbować motocykla, proszę bardzo, masz różne motocykle. Możesz spróbować łodzi, możesz spróbować samolotu, a potem znowu wrócić do samochodu i stwierdzić, okej, teraz zrobię jego jakiś tam szalony tuning. Wszystko zapakowane w taką historię niekończącej się kariery twojego kierowcy. Dobrze mi było tutaj powrócić, poszaleć na kilkanaście godzin. Zdobyć nowe autka, totalnie się wyluzować przy ogromnej mapie Stanów Zjednoczonych. Zastanawiam się, czy powrót kogoś z was wyglądał tak samo jak mój, taka ekscytacja i takie typowe graczowe wciągnięcie na długie godziny, taka typowa grywalność. Jestem ciekawy waszych opinii. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.